Odkrycie obecności kokainy i tytoniu w egipskich zmumifikowanych ciałach trząsnęło światem historii i archeologii. Wszyscy uczyliśmy się, że te rośliny są charakterystyczne dla Ameryki Południowej i nie miały prawa dotrzeć do Starego Świata przed odkryciami Kolumba i jego następców. Jak jest to więc możliwe, że te substancje znalazły się w egipskich zmumifikowanych zwłokach? Czy istnieje możliwość, że starożytni Egipcjanie prowadzili handel lub mieli kontakt z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Południowej? Te odkrycia, dokonane przez badaczy, sugerują możliwość istnienia kontaktów między starożytnymi cywilizacjami na różnych kontynentach, co mogłoby rewolucyjnie zmienić nasze pojęcie o historii starożytnego świata. Czy istnieje jednak jakieś inne wyjaśnienie obecności tych substancji w egipskich mumiach? W dzisiejszym odcinku zagłębimy się właśnie w te kwestie. Zachęcam do obejrzenia dzisiejszego epizodu w całości, aby nie przegapić istotnych odkryć i badań. Cześć, witam Was na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Kilka lat temu przygotowałem już krótki odcinek na temat, który dzisiaj będziemy poruszać, ale postanowiłem do niego wrócić i zagłębić się w ten temat nieco bardziej. Dlaczego? Ponieważ jeżeli te odkrycia okażą się prawdziwe, to mogą one zmienić nasze postrzeganie możliwości starożytnych cywilizacji. Kokaina to związek chemiczny występujący naturalnie w liściach rośliny Erythroxylum coca, pochodzącej z Ameryki Południowej. Już od tysięcy lat mieszkańcy tego regionu używali tych liści jako środka pobudzającego i hamującego apetyt. Nawyk ten nadal istnieje w tamtych rejonach. Nasz organizm jest w stanie przetworzyć kokainę zawartą w liściach koki, co sprawia, że osoby, które ją zażywają, odczuwają euforię i są w stanie pracować ciężko przez długi czas. Inkowie, którzy zdominowali większość Peru, kontrolowali handel kokainą i zdawali sobie sprawę z jej właściwości odurzających. Hiszpański lekarz Nicolas Mondares z Sewilli opisał ich użycie w ten sposób. Od wczesnego ranka do późnego wieczora Indianie nieustannie żuli przesuszone liście koki w ustach, nie połykając ich. Robili to częściowo dla przyjemności i uzależnienia, ale także po to, by tłumić głód i pragnienie oraz podtrzymać poziom energii i pobudzenia, zwłaszcza w czasie podróży. Aby zapobiec zbytnio szybkiemu miażdżeniu się suchych liści między zębami, mieszano je z popiołem i wapnem, które uzyskiwano z muszli. Następnie formowano je w koraliki, a te umieszczano w ustach. W momencie, gdy hiszpańscy konkwistadorzy zauważyli, że właśnie liście koki wpływają stymulująco na rdzenną ludność, próbowali zahamować ich spożywanie. Jednak później, zauważając spadek wydajności ich pracy, zezwolili tubylcom na kontynuowanie ich tradycji, ale nałożyli podatek na liście koki. Tajemnicze ślady tytoniu i koki w egipskich mumiach wzbudzają od dosyć dawna fascynację, ciekawość, ale i niechęć zarówno badaczy, jak i historyków. Jednak dopiero w latach 90. XX wieku, dzięki niezwykłym odkryciom, temat ten wrócił na czoło naukowej debaty. Pionierską rolę odegrała w tym dr Michelle Lescott z Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, która w 1976 roku zauważyła ślady tytoniu na bandażach jednej z egipskich mumii, a konkretnie mumii Ramzesa II. Początkowo to jej odkrycie spotkało się z negatywnymi opiniami, krótko mówiąc, zostało wyśmiane przez innych badaczy, którzy uznali to za przypadkowe zanieczyszczenie próbek. Niezrażona tym wszystkim dr Lescott kontynuowała swoje badania i przy świadkach pobierała próbki z brzucha faraona, uzyskując identyczne wyniki. Później, bo w latach 90. toksykolog dr Svelta Balbanowa z Instytutu Medycyny Sądowej w Ulm, a więc w Niemczech, podjęła się ponownych badań, które miały rzucić nowe światło na tajemnicze ślady tytoniu i koki w mumii. Przebadano wtedy włosy kilku zmumifikowanych Egipcjan, w tym dorosłą kobietę, kapłankę, pochodzącą z muzeum w Monachium i datowaną na lata od 1070 do 395 roku przed naszą erą. Podczas wzrostu włosów organizm może wchłaniać różne substancje, w tym leki, które potem można wykryć podczas analizy. Takie badanie włosów może dostarczyć informacji o ekspozycji na leki przez długi okres, nawet po upływie wielu lat. Naukowcy odkryli wtedy ślady kokainy, nikotynu i haszyszu, co stało się przedmiotem licznych kontrowersji i ataków na dr Balbanową. Jej podejście do badań, oparte na metodach stosowanych w sprawach kryminalnych, nadawało im wiarygodności i rzetelności, jednak nie uchroniło jej przed krytyką i atakami osobistymi. Otrzymała liczne listy, w których nazywano ją oszustką i obrażano, a nawet otrzymywała groźby śmiertelne. W 1992 roku opublikowano szokujące wyniki badań nad mumiami, które wywołały prawdziwą burzę w świecie nauki. Dosłownie wszystkie do tego czasu przebadane mumie wykazały obecność wspomnianych substancji. Sugeruje to, że nasze dotychczasowe rozumienie starożytnej historii może być błędne. Kolejne badania, które zostały przeprowadzone przez inne instytuty na innych fragmentach mumii, także potwierdziły obecność haszyszu, tytoniu i kokainy. Rok później dr Balabanowa wraz ze swoim zespołem kontynuowała te badania, analizując mumie z różnych okresów w Egipcie oraz próbki mumii z Peru, Sudanu i także ludzi z kultury pucharów dzwonowatych w Europie.
Aby jak najdokładniej ustalić obecność używek, zespół balabanowy zastosował kilka metod, w tym chromatografię gazową z masową spektrometrią oraz test radioimmunologiczny, a więc metody powszechnie używane w badaniach narkotykowych. Poziom kokainy w egipskich zmumifikowanych szczątkach wynosił od 24 do 200 nanogramów na gram, a poziomy nikotyny od 140 do 900 nanogramów na gram. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że współczesna wartość graniczna dla pozytywnego wyniku testu na obecność kokainy we włosach wynosi 0,5 nanograma na miligram, co odpowiada 500 nanogramów na gram. A tam znaleziono ich znacznie, znacznie mniej. Te wyniki badań sugerują, że poziomy kokainy w zmumifikowanych szczątkach nie osiągały wymaganego poziomu do uzyskania pozytywnego wyniku testu. Mimo to, samo już odkrycie obecności tych narkotyków w starożytnych szczątkach nadal wzbudza zainteresowanie badaczy i wymaga dalszych badań w celu lepszego zrozumienia tej kwestii. Później dr Balabanowa rozpoczęła zbieranie próbek egipskich zwłok z muzeów w całej Europie. Otrzymała próbki ze 134 ciał pochodzących ze starożytnego Sudanu i datowanych oczywiście na okres przed narodzinami Kolumba, czy nawet przed wyprawami wikingów w kierunku Ameryki. 1/3 przebadanych ciał zawierała zarówno nikotynę, jak i kokainę. Przyjrzyjmy się teraz porównaniu wartości różnych mumii przebadanych właśnie przez zespół dr Balabanowej w 1993 roku. Tak jak wspominałem, w przypadku egipskich mumii poziom kokainy był stosunkowo niski w porównaniu z mieszkańcami Peru. Gdyby Egipcjanie faktycznie używali kokainy, można by oczekiwać, że poziomy tej substancji w zmumifikowanych szczątkach byłyby zbliżone do tych obserwowanych u peruwiańskich mumii. Chyba że spożywali ją w mniejszych ilościach, nie mając takiego dostępu jak Peruwiańczycy, co byłoby oczywiście zrozumiałe. Niektórzy twierdzą, że takie różnice w poziomach zawartości przebadanych substancji sugerują istnienie innego źródła, z którego Egipcjanie mogli pozyskiwać te substancje. Wróćmy do danych z tabeli. W przypadku tytoniu wartości te są już bardzo znaczące, a substancje te wykryto także w starożytnych ciałach pochodzących z Sudanu i Europy. Jednak na pytanie, skąd starożytni Egipcjanie mieli dostęp do tytoniu i kokainy, wciąż pozostaje tajemnicą, ponieważ według historyków nie posiadali oni technologii umożliwiającej dalekie morskie podróże. Pomimo tego, że przez dziesięciolecia można powiedzieć, że wszyscy główni historycy wyśmiewali pomysł dotarcia wikingów do Ameryki przed Kolumbem, dzisiaj jednak wiemy już z absolutną pewnością, że ci ludzie dokonali tego kilka wieków przed epoką wielkich odkryć geograficznych. Jednak czy mamy jakiekolwiek dowody na kontakt między starym a nowym światem i to w starożytności? Kilka lat temu poświęciłem całą serię filmów na temat możliwości dotarcia do Ameryki przez Fenicjan czy Rzymian i innych mieszkańców starego świata. Należy przyznać, że wiele dowodów w tej kwestii jest uważanych za fałszywki, a inne za niewystarczające poszlaki. Nie będę się tutaj nadmiernie rozwodzić nad tymi właśnie tematami, ponieważ nie chcę skupiać się na uproszczeniach, a w innym przypadku odcinek ten musiałby być przynajmniej dwa razy dłuższy. Dodam tylko, że w jeszcze innym epizodzie przedstawiłem historię Thora Heyerdahla, który wbrew głównym nurtom naukowym udowodnił, że za pomocą prymitywnej tratwy można przepłynąć ocean. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że takie podróże w obie strony wymagają większej wiedzy i odpowiedniego wyposażenia. Ale patrząc na umiejętności żeglarskie np. Fenicjan, nie wykluczałbym takich możliwości. Przeciwnicy takich międzykontynentalnych podróży zwracają uwagę, że byłoby to dosyć dziwne, gdyby Egipcjanie szczegółowo opisywali swoje wyprawy do ziemi Punt za panowania Hatshepsut, a nie wspominali ani słowem o handlu z tak odległym lądem jak Ameryka. Uważa się, że królestwo Punt znajdowało się w rogu Afryki, a więc na Półwyspie Somalijskim. Istnieją również i osoby takie, które twierdzą, że królestwo Punt znajdowało się w Ameryce Południowej. Jednak zapiski zaprzeczają temu, ponieważ ekspedycja wróciła z egzotycznymi zwierzętami, kadzidłami, mirą, złotem, srebrem, ale także z kością słoniową, która musiała pochodzić z Afryki lub Indii. Poza tym, no to takie zapiski, nawet jeżeli powstały, to mogły po prostu nie przetrwać do naszych czasów. Wszyscy mamy świadomość, że do naszych czasów przetrwała tylko garstka tekstów np. ze starożytnej Grecji, a więc o wiele starsze egipskie zapiski mogły zostać utracone na przestrzeni tysiącleci, zwłaszcza w kontekście wojen i innych konfliktów. Istnieje również możliwość, że Egipcjanie nie dotarli osobiście do tych obszarów, a transportem zajęli się mistrzowie żeglugi, a więc Fenicjanie, a ci za słoną opłatą przewozili dla faraonów pożądane dobra. Warto podkreślić, że wspomniani Fenicjanie strzegli swojej wiedzy na temat budowy niezawodnych i szybkich statków oraz szlaków handlowych niczym oka w głowie. Ich łodzie, mierzące 25 metrów długości i składające się z trzech poziomów, były o klasę lepsze od statków innych nacji pływających po ówczesnych wodach. Załóżmy na chwilę, że takie podróże i handel odbywały się regularnie. Dlaczego więc Egipcjanie sprowadzali tylko kokainę i tytoń? Przecież produkty takie jak kukurydza, chili, pomidory, kakao czy ziemniaki stały się później podstawą codziennego życia wielu Europejczyków. Teoretycznie, jeżeli taki handel istniał, no to takie produkty powinny również trafić i do Afryki.
Jednak musimy pamiętać również o tym, że te produkty, które wymieniłem teraz, są znacznie cięższe niż liście koki czy tytoń, a nawet jeśli naprawdę istniały takie kontakty międzykontynentalne, no to przecież nie wysyłano dziesiątek statków, zapewniając codzienną dostawę nowych zapasów. Możliwe, że Egipcjanie po prostu skupili się na tym, czego im brakowało, a więc na używkach stosowanych w Ameryce. Jeżeli Egipcjanie faktycznie zdawali sobie sprawę z potencjalnych właściwości znieczulających lub pobudzającej kokainy, czy nie znalazłoby to odzwierciedlenia w przynajmniej jednym z historycznych tekstów? Takie pytania zadają przeciwnicy właśnie takich transkontynentalnych podróży. Możliwe jest, że takie teksty przepadły, jednak nie zdziwiłbym się również, gdyby jakiś manipulant zniszczył je. Przecież w każdym środowisku znajdują się ludzie, którzy chcą manipulować innymi i narzucać swoją narrację. Analiza wyników testów wyraźnie pokazuje, że stężenia kokainy w zmumifikowanych egipskich szczątkach były zdecydowanie niższe w porównaniu do mumii peruwiańskich, u których stężenie to było zbliżone do tego, jakie można by oczekiwać u osoby regularnie spożywającej liście koki. Wydaje się, że jeżeli kokaina była integralną częścią procesu mumifikacji lub po prostu była wprowadzana do diety, to znaleźlibyśmy dowody na jej obecność w większej liczbie mumii. Ślady kokainy znaleziono w ciele Ramzesa II, znanego również jako Ramzes Wielki. Był to trzeci faraon z XIX dynastii i jeden z najwybitniejszych i najdłużej żyjących władców starożytnego Egiptu z okresu Nowego Państwa. W czasach takich powiedzmy współczesnych, mam na myśli XIX wiek, rozwinięto bandaże właśnie tej mumii i to pozwoliło uczonym ujrzeć oblicze zmarłego króla. Zmumifikowane ciało zachowało się w doskonałym stanie. Rysy twarzy były wciąż wyraziste, widoczne były resztki zarostu, a głowę pokrywały kręcone rudo-blond włosy. Nawet na Wikipedii możemy przeczytać, że pierwsi faraonowie mogli wyglądać inaczej niż dzisiejsi mieszkańcy Egiptu. Jasne włosy zachowały się na wielu mumiach. Są też widoczne na różnych wizerunkach z tego okresu. To, że w mumiach wykryto ślady koki i konopi, jest pewne, ale pozostaje kwestią wyjaśnienia, skąd się one tam wzięły. Do tej pory rozważaliśmy możliwość kontaktów handlowych pomiędzy mieszkańcami starożytnego Egiptu i Ameryki. Teraz zastanowimy się, czy są jakieś inne możliwości. Jeśli to nie był handel na tak dużą odległość, no to jak te używki się tam dostały? Istnieje chociażby możliwość taka, że być może w Starym Świecie znaleziono lokalny gatunek rośliny tytoniu. Mogłoby to wyjaśnić, dlaczego zarówno w Europie, w ciałach ludzi należących do kultury pucharów dzwonowatych, ale także w mumiach sudańskich odkryto ślady nikotyny. Ale czy jest to możliwe? Przecież od zawsze uczono nas, że tytoń pojawił się w Europie i reszcie świata po sprowadzeniu go z Ameryki. Za chwilę przyjrzymy się temu tematowi nieco bliżej, ale zanim do tego przejdziemy, pochylmy się jeszcze nad inną możliwością. Część osób sugeruje, że badane próbki zostały po prostu zanieczyszczone przez palaczy. W XIX i większości XX wieku palenie było dosyć powszechną praktyką wśród archeologów i historyków. Niemniej jednak, niedawno zakazano palenia w muzeach i instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym. Jednak to dużo wcześniej ówcześni naukowcy mogli nieświadomie wprowadzać zanieczyszczenia poprzez kontakt z mumiami podczas palenia. Jednakże dane uzyskane podczas testów podważają ten pomysł. Eksperci badający poziomy nikotyny w mumiach egipskich sugerują, że stężenie na poziomie 2 nanogramów na miligram we włosach można uznać za granicę, która pozwala odróżnić biedną ekspozycję na dym tytoniowy od regularnego spożywania wyrobów tytoniowych. Warto zwrócić uwagę na to, że niektóre próbki egipskie wykazały stężenie nikotyny przekraczające właśnie te graniczne 2 nanogramy na miligram, podczas gdy inne są poniżej tego poziomu. Więc wychodzi na to, że nie można wytłumaczyć obecności tytoniu w mumiach po prostu zwykłym zanieczyszczeniem. Wychodzi na to, że osoby żyjące w starożytności musieli faktycznie mieć dostęp do tytoniu, tylko skąd? Współcześnie istnieją różne gatunki tytoniu i są one rozprzestrzenione na terenach Ameryki Południowej, a nawet w Australii. Warto tutaj dodać, że istnieje taki gatunek jak Nicotiana africana. Występuje on obecnie tylko w górach północnej Namibii, czyli w Afryce. Takim naturalnym siedliskiem tej rośliny są subtropikalne lub tropikalne suche zarośla i obszary skaliste. Nie możemy wykluczyć, że wieki temu roślina ta była o wiele bardziej rozpowszechniona na tym czarnym kontynencie. Istnieje również kilka roślin ze Starego Świata, które wytwarzają nikotynę w małych ilościach, takie jak belladonna. Jednak nie ma najmniejszych dowodów na szerokie stosowanie tytoniu do palenia lub żucia poza Ameryką. A pomimo tego w afrykańskich i europejskich ciałach znaleziono właśnie ślady tytoniu. Poza tytoniem istnieją jeszcze 23 inne naturalne źródła nikotyny w diecie, a dwie z tych roślin Withania somnifera i opium graveolens były znane Egipcjanom. Withania somnifera, znana także jako Withania ospała lub żeńszyn indyjski, jest rośliną, której naturalne siedlisko obejmuje suchy klimat tropikalny i subtropikalny w Afryce, Azji, a także w południowej Europie, np. w Hiszpanii, we Włoszech czy Grecji. Druga z roślin, która była znana Egipcjanom, to Epium graveolens,
czyli po prostu seler jadalny, który był powszechnie spożywany. Jednakże należy podkreślić, że ilości nikotyny w tej roślinie są bardzo, bardzo małe. W 1994 roku badacze przeprowadzili kolejne testy i tym razem padło na 6 próbek tkanek z kolekcji muzeum w Manchesterze. Oni także chcieli przebadać je na obecność nikotyny i kokainy. W 3 z tych 6 próbek wykryto obecność nikotyny, podczas gdy nie znaleziono tam śladów kokainy. Warto jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie podali oni dokładnych poziomów stężeń tych właśnie substancji. W przeciwieństwie do kokainy mamy więcej próbek mumii egipskich, które dały pozytywny wynik na obecność nikotyny. Czy możliwe jest, że stężenie nikotyny wynika z takiego miksu, czyli narażenia mumii na długotrwałe działanie dymu tytoniowego oraz spożycia nikotyny z innych źródeł dietetycznych niż tytoń? Wydaje się, że jest taka możliwość, ale i tak wciąż pozostaje inne pytanie otwarte. W jaki sposób można wyjaśnić fakt obecności kokainy w zmumifikowanych szczątkach? Spojrzeliśmy już na alternatywne, naturalne źródła tytoniu w ciałach, ale co z kokainą? Dodatkowo, ponoć poza mumiami przebadanymi przez Balabanową, nie wykryto kokainy w innych próbkach egipskich mumii. Jednak czy jest to faktycznie prawdą? No to tutaj nie mam pewności. Inaczej mówiąc, jeżeli to, co wyczytałem, jest prawdą, no to jedynie egipskie mumie, które uzyskały pozytywny wynik testu na obecność kokainy, pochodzą z muzeum w Monachium, a wszystkie te próbki przeszły przez laboratorium Balabanowej. Chociaż jest to mało prawdopodobne, istnieje możliwość, że niektóre z próbek zostały nieprawidłowo oznakowane, no ale do tych kwestii przejdziemy jeszcze za moment. Nie wiem, czy wiecie, ale istnieje ponad 200 innych rodzajów roślin, które są spokrewnione z tymi z Ameryki Południowej i mogą też wytwarzać trochę kokainy. Co prawda w małych ilościach, ale jednak. Niektóre z tych roślin rosną w Azji, Afryce i nawet w Australii. Na przykład w Afryce Południowej rośnie roślina, która w swoich liściach ma niewielką ilość kokainy, a inna w Indiach ma ten związek w swoich korzeniach. Choć zazwyczaj myślimy o kokainie jako o substancji z Ameryki Południowej, no to tak naprawdę rośliny z odległych zakątków również mogą wytwarzać troszkę właśnie kokainy. Brak takiego potwierdzenia otwiera pole do rozważenia 3 możliwości. A. Czy jest możliwość, że niektóre z badanych mumii mogą być nieautentyczne? B. Czy wyniki badań mogły być niedokładne? C. A może próbki zostały zanieczyszczone? Wiemy, że w XIX wieku w Egipcie handel podróbkami starożytnych mumii był bardzo popularny i dochodowy. Zainteresowanie egiptologów spowodowało, że nieuczciwi handlarze często sięgali po świeże ciała, które następnie balsamowali, aby wyglądały jak starożytne mumie. Często właśnie w ten sposób tworzone były fragmentaryczne szczątki, takie jak głowy czy kończyny mumii. Czy istnieje możliwość, że mumie przebadane przez Balabanową są nieautentyczne? Takie przypuszczenie wydaje się mało prawdopodobne. Istnieją metody archeologiczne, które pozwalają na określenie autentyczności mumii. W 1997 roku pan Davids, ekspert do spraw egiptologii z Muzeum w Manchesterze, przeprowadził niezależną analizę mumii, mam tutaj na myśli to, że była ona niezależna od pracy grupy Balabanowej. Wybrał się nawet do Monachium, aby osobiście ocenić badane przez tamtą kobietę mumie. Niestety obiekty te nie były dostępne wtedy do filmowania i były trzymane w izolacji od dalszych badań ze względu na szacunek religijny. Mężczyzna ten musiał jedynie polegać na dokumentacji muzealnej. Odkrył, że z wyjątkiem słynnej mumii Henot Tawi, czyli Pani Dwóch Ziem, mumie te miały nieznane pochodzenie, a niektóre były tylko oderwanymi od tułowia głowami. Więc może to budzić trochę niepokoju co do ich autentyczności, ale jednak analiza dokumentacji muzealnej wskazywała na coś innego. Mumie znajdowały się w pojemnikach, które miały wizerunki bogów. Dodatkowo stan mumifikacji był bardzo dobry. Nie można wykluczyć, że pojedyncze głowy mogły być podróbkami, ale nie ma tutaj żadnych dowodów ani w jedną, ani w drugą stronę. Jedna z analiz całego ciała wykazała, że mumia jest autentyczną, starożytną egipską mumią. Na podstawie dostępnych dowodów, które zostały starannie zweryfikowane przez wielu badaczy, można stwierdzić, że mumie przebadane przez Balabanową z całą pewnością były autentyczne. Drugie pytanie, które tutaj niedawno postawiliśmy, a więc czy te badania przeprowadzone przez dr Balabanową mogły być niedokładne? W tym temacie dodam tylko tyle, że podczas badania mumii dr Balabanowa była ceniona i znana jako jedna z czołowych ekspertek w dziedzinie medycyny sądowej na świecie. Prowadziła kilka pionierskich technik badawczych, które znalazły zastosowanie w procesach śledczych. Jej metody były dobrze przyjęte i cenione w kręgach naukowych. Pomimo tego, że wielu naukowców wyrażało krytyczne opinie na temat wniosków, które wyciągnęła, to panowała ponoć całkowita zgodność w kwestii, że metody eksperymentalne, których używała, były przemyślane i odpowiednie. Warto również zwrócić uwagę na to, że jeśli istniałyby błędy w jej badaniach, to byłoby bardzo prawdopodobne, że ślady koki odnaleziono by także w ciałach ludzi z Europy i Sudanu. Wydaje się mało prawdopodobne, aby jedna z wiodących toksykologów na świecie popełniła błąd, zwłaszcza tylko w przypadku próbek egipskich mumii. Do wyjaśnienia pozostaje nam jeszcze trzecie pytanie dotyczące zanieczyszczenia próbek.
Nie posiadamy dokładnej wiedzy na temat wszystkich etapów procesu mumifikacji oraz używanych w nich chemikaliów, ale według niektórych naukowców materiał organiczny w mumii i obecne zanieczyszczenia mogą przechodzić proces znany jako diageneza. W wyniku tego procesu obecne związki ulegają degradacji poprzez fermentację, utlenianie oraz reakcje krzyżowe z innymi substancjami. Tworzą się wtedy całkowicie nowe związki, które nie były obecne w trakcie pierwotnej mumifikacji. Te nowe związki mogą wpłynąć na otrzymane wyniki badań, co czasami prowadzi do fałszywie pozytywnych rezultatów. Tutaj jednak według jednego z badaczy, czyli pana Schaffera, który w 1993 roku stwierdził, że taki naturalny rozkład lub mumifikacja nigdy nie powinny doprowadzić do syntezy kokainy lub pokrewnych alkaloidów, jednak ostatecznie i tak pozostawił taką możliwość jako otwartą. Twierdzi również, że takie związki, o których jest mowa, mogły teoretycznie być wytwarzane przez rośliny zawierające atropinę. Później inni badacze, Parsha i Andreas Nerlik, opublikowali swoje badania w czasopiśmie Fresenius Journal of Analytical Chemistry w 1994 roku oraz w Fierkaus Archive w 1995 roku. Stwierdzili oni, że zarówno nikotyna, kokaina, jak i THC lub ich metabolity były obecne w badanej mumii w jej włosach, skórze, w kościach, a także w ścięgnach, wątrobie, płucach, żołądku i jelitach. A stężenia nikotyny i kokainy były najwyższe w żołądku, co przypisali spożyciu. Do tego niewielkie ilości haszyszu znajdowały się przede wszystkim w płucach mumii datowanej na rok 950 przed naszą erą. Te wyniki potwierdzono ponownie, korzystając z metod radioimmunologicznych oraz GC-MS. Bardzo podobne wyniki uzyskano również w innym badaniu przeprowadzonym przez Parsha i Nerlisha również w 1995 roku. Wspominałem wcześniej o gatunku tytoniu, który rośnie w Afryce, w Namibii. Czy możliwe jest, że w odległej przeszłości rosła na tym kontynencie również inna roślina podobna do amerykańskiej koki, która wyginęła? Taka możliwość mogłaby wydawać się wygodnym rozwiązaniem dla konserwatywnej nauki, ale jest to mało prawdopodobne. O wiele bardziej sensowne byłoby, gdyby Egipcjanie zaimportowali tę roślinę i zaczęli ją uprawiać. Wtedy byłyby o wiele większe szanse, że pozostawiona sama sobie roślina z czasem wyginęła. No ale to nie rozwiązuje problemu, ponieważ wtedy należałoby postawić pytanie o pierwotne źródło tego gatunku. Istnieje jeszcze inna hipoteza dotycząca pochodzenia śladów nikotyny w mumii. Według niej w XIX wieku, kiedy mumie były przechowywane w muzeach, niektórzy mogli używać aerozoli tytoniowych jako środka owadobójczego, aby chronić je przed szkodnikami, ponieważ mumie były bardzo narażone na ataki robactwa. Co ciekawe, w rzeczywistości znaleziono ślady różnych gatunków chrząszczy, które wniknęły w mumie Ramzesa II. Mumie często były przenoszone między miejscami przechowywania, co mogło prowadzić do zanieczyszczenia. To pokazuje, że choć myślimy, że znamy historię mumii, nie zawsze była ona tak dobrze udokumentowana, jak mogłoby się nam to wydawać. Podejrzewano również, że chrząszcz tytoniowy mógł być odpowiedzialny za obecność śladów tytoniu. Ten chrząszcz jest znany z tego, że atakuje właśnie tytoń. Choć może to wydawać się dziwne, to ludzie w Europie już od 1763 roku używali tytoniu jako środka owadobójczego. Mówiłem już dzisiaj, że nie znamy wszystkich substancji, które używano w Egipcie do procesu mumifikacji ciał. Możemy sobie wyobrazić, że starożytni Egipcjanie używali roślin zawierających kokainę do przygotowywania specjalnych olejków do balsamowania ciał. Te składniki mogły długo utrzymywać się w tkankach mięśniowych i włosach, a dzięki nowoczesnym testom można by je wykryć. Być może to właśnie dlatego znaleziono kokainę i nikotynę w egipskich mumiach, ale nie tłumaczyłoby to obecności kokainy w żołądku. Ciekawym pomysłem byłoby przeprowadzenie eksperymentu, w którym naśladowalibyśmy te procesy, nakładając olejki i żywice z kokainą i nikotyną na włosy, a później sprawdzając, czy te testy na obecność narkotyków wykazałyby wyniki pozytywne. Oczywiście to wszystko wymagałoby uzyskania próbek z Muzeum w Monachium oraz zgody na takie badania. W egipskich mumiach oprócz nikotyny i śladów koki odnaleziono także THC. Jednak, biorąc pod uwagę, że marihuana ma swoje korzenie na Bliskim Wschodzie, nie jest to odkrycie, które wzbudza kontrowersje. Bez wątpienia były one używane już za czasów faraonów, gdyż znaleziono je chociażby w grobowcu Amenofisa III, a także zidentyfikowano pyłek konopi na mumii Ramzesa II. Podsumowując, istnieje wiele wyjaśnień, które mogą tłumaczyć obecność śladów kokainy, THC i nikotyny w egipskich mumiach. Identyfikacja THC nie jest uważana za niezwykłą ze względu na jego rozpowszechnienie na Bliskim Wschodzie. Ponadto wiemy, że Egipcjanie używali konopi do wytwarzania lin, a THC może być również wytwarzane w reakcjach zachodzących podczas palenia kadzideł. Kilka razy dziś wspominałem o odnalezieniu śladów tytoniu w ciałach ludzi żyjących w Europie tysiące lat przed narodzinami Kolumba. I tym tematem także zainteresowała się pani Balapanowa wraz z zespołem. Przedchrześcijańskie fajki wykonane z gliny, drewna, brązu i żelaza zostały znalezione w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Bauern Tabak,
czyli dosłownie tytoń uprawiany przez rolników, został opisany w kilku europejskich zielnikach napisanych w XVI wieku i został także sklasyfikowany razem z nicotina tabacum jako rodzaj Hyoscyamus. Od XVII wieku ten rolniczy tytoń stał się znany jako Nicotiana rustica i został błędnie uznany za pochodzenia amerykańskiego, chociaż jego takie dzikie i udomowione odmiany były znane w Europie już przed Kolumbem. Tytoń rolniczy mógł mieć azjatyckie pochodzenie, a Konrad Gessner uważał w 1561 roku, że został sprowadzony z Syberii. Obecnie uważa się, że Persowie również byli świadomi istnienia tego rodzaju tytoniu. Wiadomo również, że Nicotiana fruticosa rośnie w Chinach, gdzie została udomowiona i była znana pod chińskimi nazwami Kaitioken i Yenye. Kiedy miałem już gotowy tekst tego odcinka, to podczas podróży zamiast słuchać radia włączyłem sobie film na YouTube zatytułowany Czas trwania spisków, narkotyki we włosach i długa izolacja kosmonautów na kanale Copernicus. Jak sama nazwa wskazuje, filmik ten porusza kilka tematów, a jeden z nich jest obecność narkotyków we włosach. Mówiąc konkretnie, od jakoś 5 minuty 50 sekundy film skupia się na pewnej historii związanej z działalnością FBI i ich podejściem do badań laboratoryjnych. Opowiadający wspomina o pewnym człowieku, który pracował w FBI i zauważył, że przez wiele lat standardy przeprowadzania badań były bardzo niskie. Pracownik ten być może zaczął tam pracować ze względu na śledztwo, a może już w trakcie pracy zaczął dostrzegać wiele nieprawidłowości. Jednym z zaskakujących odkryć było to, że pracownicy tamtejszego laboratorium nie stosowali rygorystycznych metod, co sprawiało, że bardzo łatwo było oszukać ich system. Przykładem tego był incydent, w którym wysłano próbkę moczu do badania, pytając, czy zawiera ona materiały wybuchowe. Laboratorium potwierdziło obecność właśnie tych materiałów, a to dlatego, że badano po prostu jedynie obecność mocznika w substancji, która jest również znajdowana w materiałach wybuchowych. Ten pracownik przez lata gromadził właśnie takie incydenty, lecz jego ostrzeżenia były ignorowane. Ostatecznie zdecydował się nagłośnić tę sprawę w mediach, gdy dowiedział się, że w FBI krążyła plotka o pewnym pracowniku w CIA, który rzekomo potrafił znaleźć narkotyki w każdej próbce włosów. Chociaż mówimy tutaj o działaniach FBI i badaniach na nowoczesne próbki, to istnieje analogia do próbek starożytnych włosów. Wystarczyłoby, że ktoś użyje narkotyków w pobliżu włosów, a substancje te mogłyby przenieść się właśnie na włosy. W przypadku próbek starożytnych włosów, brak procesu mycia próbki pozwoliłby na wykrycie właśnie tych substancji, co pokazuje, że choć procesy mogą się różnić, to istnieje takie ryzyko fałszywie pozytywnych wyników. Wracając do Palabanowej, to początkowa reakcja na jej odkrycia oraz innych badaczy spotykała się z dużą krytyką. Te negatywne opinie nie były spowodowane brakiem wiarygodności w metodologii ich badań, ale były jedynie próbą podważenia samych wniosków. Teza, według której kokaina i nikotyna zostały przywiezione do Egiptu z Nowego Świata na długo przed narodzinami Kolumba, nie została zaakceptowana przez tradycyjnych historyków. Jednak, jeżeli jej badania były przeprowadzone rzetelnie i dają prawidłowe wyniki, no to dostarczają dodatkowych dowodów na to, że historia ludzkości wygląda nieco inaczej niż słyszeliśmy to chociażby w szkolnych ławkach. W tym odcinku to już jest wszystko, co dla Was przygotowałem. Jeżeli interesują Cię takie tematy i chcesz oglądać więcej materiałów z tym związanych, to zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz, oraz kliknięcia w dzwoneczek, dzięki czemu dostaniesz powiadomienia, gdy pojawi się jakiś nowy film na kanale. Algorytm YouTube'a działa różnie i jednych informuje o nowych materiałach, a innych nie. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć!